a zaczynamy. Nie wiem, czy to nie będzie przypadkiem propaganda sukcesu, ale pojawiły się w agencjach informacje, że agencja ratingowa Moody's utrzymała rating obligacji rządowych Polski na poziomie A2 z perspektywą stabilną. W uzasadnieniu podała, że utrzymanie ratingu wynika z silnego wzrostu PKB, który wyniósł w roku ubiegłym 3,4 i według agencji utrzyma się na poziomie powyżej 3 w kolejnych 2 latach.